Tradycyjnie rozpoczynamy od raportu z kasy fiskalnej. 6 przesyłek i wygenerowana kwota przychodu 91,60 zł. To jest poniedziałkowe pakowanie, ponieważ za piątek, sobotę i niedzielę wszystko spakowałem wieczorem. Tam o 22, chyba czy o 23, już dokładnie nie pamiętam, skończyłem pakować. I rano wstając o 6 czy tam o 7 dopakowałem przesyłki, które sprzedały się w nocy. Czyli było to 6 przesyłek. Tak, jak widzicie, i od razu wygenerowałem raport z kasy fiskalnej, dlatego taka zawrotna suma i zawrotna ilość wysłanych przesyłek. Kwotę dopisujemy do ogólnego salda, czyli 5349 zł. aktualny przychód. E, chciałbym odpowiedzieć na pytania, które mi zadajecie w, na forum, na Facebooku, na YouTubie, wszędzie mi zadajecie to samo pytanie: dlaczego dostałem tak dużo zwrotu z. E, jeżeli pracuję na umowie, tam, no jeżeli pracuję na umowie o pracę, czyli na etacie. Już Wam odpowiadam. Nie pracuję na takim zwykłym etacie, że mam umowę o pracę, to już kiedyś tam o tym wspominałem, tylko jestem na tak zwanym samozatrudnieniu. Na samozatrudnienie to jest na przykład, żabka tak działa, o. Czyli żabka podpisuje umowę kilkuset tam, no powiedzmy, ileś stron podpisuje ze mną umowę, że ja mam zarządzać ich żabką. Czyli jestem tak, jakby. Mam umowę o pracę, na przykład mam tam zawarte, że muszę pracować 160 godzin, czyli tyle, ile powiedzmy etat, ale mam własną działalność gospodarczą i muszę zatrudnić pracowników, żeby tą żabkę utrzymać. No, mam tam jeszcze dodatkowe inne koszty, ale chodzi głównie o to, że to ja zatrudniam pracowników, ja yy, opłacam im badania lekarskie. Wszystko to są po prostu moi pracownicy, ale wszystko odbywa się na tej zasadzie, że tak naprawdę no, nie jestem szefem, tylko jestem tak zwanym menadżerem, można tak powiedzieć. Czyli zarządzam placówką i zarządzam pracownikami, żeby się wszystko zgadzało w tabelach, powiedzmy, w tej żabce. No, działają tak pizzerie. Nie wiem, czy markety tak przypadkiem nie działają, na przykład Dino. Jest sobie osóbka, która jest kierownikiem tego Dino. Normalnie pracuje, nie wiem, na kasie, dokłada towar, w biurze trochę zamawia towar, ale ma swoich pracowników. Na przykład 10, czy tam 15, nie wiem, ile w Dino jest. Nie wiem, czy też czy Dino akurat na takiej zasadzie działa, ale żeby wam to zobrazować, I ja w tej mojej placówce mam 5 pracowników, za których płacę. No i ja powiedzmy jestem szósty czy tam piąty, no to zależy. Płacę za nich około 10 tysięcy złotych ZUS-u miesięcznie. Mam umowę skonstruowaną, że dostaję daną i daną kwotę, i muszę zagospodarować ją tak, żeby ta cała placówka działała. Mogę zatrudnić jednego pracownika, ale wtedy będziemy zapierdzielali jak dzikie bąki. Mogę zatrudnić 10 pracowników, na przykład studentów, i wszyscy będziemy sobie leżeli. No a mogę zatrudnić sobie na przykład 5 osób na umowę o pracę, i powiedzmy, że tak to wygląda. Czyli mam 10 tysięcy złotych zus USU. można powiedzieć, że zaoszczędzone. No i te 10 tysięcy akurat przeznaczę na... Tak się złożyło, że przeznaczę na to moje wyzwanie. No oczywiście nie wszystko, bo wiecie, koronawirus dodatkowe koszty dla mojej firmy wygenerował straty, koszty, dłużej idzie towar, to wszystko się przez tego wiruska posypało tak. No, mówiąc kolokwialnie, wszystko się no, rozpierdzieliło dlatego te 9000 zł powiedzmy jest no ale no musi być ono dobrze zagospodarowane no bo jest w firmie mojej potrzebne. No i teraz na bieżąco co to się działo wczoraj postanowiłem odzyskać pieniądze za styczniowe zamówienia. Otworzyłem spory, napisałem do chińczyków, że chcę te pieniądze, bo jest, zamówienia poszły w styczniu, mamy maj. Ile minęło? Styczeń, luty, marzec. No, parę miesięcy minęło już odkąd ja pozamawiałem towary. A te towary nie przyszły. Tam, tak naprawdę, powiedziałem, że tam jest kwota około 2000 złotych, no ale wolałbym, żeby te 2000 zł do mnie wróciło, no bo jestem z pieniędzy wy, wyciosany. Zapłaciłem wczoraj saldo z Allegro około 1500 zł Zapłaciłem 3000 złotych za wysyłki pocztą polską, faktury te dwie opłaciłem, no to 3500 znowu poszło. A te 3,5 tysiąca no to, to jest przychód ze sprzedaży Allegro, który tam osiągnąłem przez nie wiem 3 4 czy 5 dni. No i udało się opłacić. Teraz muszę opłacić kolejne faktury. Tak, także potrzebuję pieniędzy, i dlatego wystąpiłem z tymi sporami, że chcę tę kasę odzyskać. Zobaczymy, jak to się potoczy. I właśnie przed chwilką, jak tworzyłem ten odcinek, zbierałem do niego materiały. No Nie jest zbyt długi, a nie zbyt treściwy, no ale jest. To otrzymałem maila od DHL że lada chwila, czyli za 2-3 dni dojdzie do mnie przesyłka z Chin bardzo szybko to poszło już y, jutro nagram, myślę o tym odcinek co tam napisali, co potrzeba, co przygotuję jak będzie wyglądała sprawa y, całego zamówienia coś myślę, że w tym temacie Wam opowiem bo też Was to ciekawi też otrzymuję pytania tak naprawdę pytania możecie mi zadawać wszędzie, ja to sobie spisuję skrupulatnie i będę pomalutku nagrywał o tym odcinki, bo tematów nigdy za wiele. Tym bardziej, że widzicie, że odcinki są prawie codziennie, no i zawsze jakiś tytuł musi być, żeby was skusić do oglądania. To wszystko na dziś.